O kurczę, ale ta gra jest piękna. Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam na pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Ghost of Tsushima w ramach oczywiście edycji reżyserskiej, jaka wyszła właśnie dzisiaj, czyli 20 sierpnia. Jest to też takie, można powiedzieć, pewnego rodzaju DLC do gry, dlatego że została tutaj wprowadzona wyspa Iki, której wcześniej nie widzieliśmy, nie mogliśmy eksplorować i jest to taka jakby odrębna historia. Także w tej serii chciałbym się właśnie na tym skoncentrować i zaprezentować wam całą tutaj zawartość. Jeśli będziecie zainteresowani, z przyjemnością zaprezentuję wam również w całości tej Ghost of Tsushima na kanale, jako podstawkę wraz z misjami pobocznymi i innymi aktywnościami, ponieważ tego jest naprawdę mnóstwo. Ale to oczywiście w zależności od tego, czy mielibyście na to ochotę, także dawajcie proszę znać w komentarzach poniżej. A tymczasem, słuchajcie, przeniesiemy się tutaj do zadania, które rozpoczyna nasze DLC. Widzimy też to w dzienniku. Jest to kategoria opowieści Iki, czyli właśnie wspomniana przeze mnie wyspa, i możemy odbyć zadanie podróż w przeszłość. Coś niepokojącego dzieje się w tej osadzie. Muszę to sprawdzić i dowiedzieć się więcej na ten temat. Nagrody. Nowy region dostępny do eksploracji. No, brzmi świetnie, a więc słuchajcie, idziemy w tym kierunku. Powiem wam, że gra jest też takim oczywiście pewnego rodzaju, ta edycja reżyserska oczywiście, wydaniem Ghost of Tsushima pełnoprawnie na konsolach nowej generacji, ponieważ mieliśmy wcześniej na przykład ten patch, który dawał nam 60 FPS-ów, ale tutaj, ojejku, pad przede wszystkim otrzymał pełne wsparcie już teraz. Poza tym mamy tutaj odświeżoną wersję, jeżeli chodzi chociażby o lip-sync, czyli właśnie animację ust naszych postaci podczas rozmów. Głównie tutaj chodzi o oczywiście język japoński, więc naprawdę prezentuje się to świetnie. Też już widziałem generalnie jak to działa, także sobie wczytałem save'a i powiem szczerze, jestem w szoku, ale nie wiem nic o tym, co się dzieje w tym dodatku fabularnie. I chciałem bardzo serdecznie też podziękować PlayStation Polska za umożliwienie mi właśnie tego przeżycia, bo tak trzeba mówić o Ghost of Tsushima. Gra wielokrotnie nagrywana. Od twórców też dość udanej serii, jaką było Infamous, którą też swoją drogą prezentowałem, czyli od studia Sucker Punch. No ale tutaj, ojejku, naprawdę poszaleli i zrobili kawał dobrej roboty. Dobra, pojechałem nie do końca w tę stronę, co powinienem, bo się zagadałem i nawet na metry nie spojrzałem, ale myślę, że tutaj się nikt nie obrazi z uwagi na to, jakie tutaj mamy przecież widoczki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o właśnie całą edycję reżyserską Ghost of Tsushima, to nie do końca tak, jak na przykład pamiętam, toczyły się dyskusje, że to jest drugi raz sprzedawanie tej samej gry, a wiemy, że w tych czasach często takie coś ma miejsce. Tutaj edycję reżyserską, jeżeli macie już Ghost of Tsushima zakupioną, możecie zdobyć za 84 zł bodajże, więc jest to takie... Takie, no właśnie jak mówiłem, DLC, nie? Jest to po prostu dodatek do kupienia wraz z pewnymi usprawnieniami na PS5, aczkolwiek no to już bym traktował bardziej jako właśnie ten update. Natomiast chodzi mi tutaj głównie o samą treść fabularną. Czy to jest tutaj? Prawie, troszkę na prawo. Nie chcę się z mongołami mierzyć teraz, bo szkoda na to akurat czasu. Także, oczywiście jeżeli ktoś nie grał w Ghost of Tsushima, no to jest świetny motyw, żeby właśnie sobie od czegoś takiego rozpocząć. Mamy lisią norę, masę innych aktywności, rzecz jasna, ale... Oj, chyba nad mnie zauważą. No dobra, ale to nie jest istotne jakoś. Tutaj mamy osadę, którą muszę przeszukać i to jest akurat istotne. Muszę częściej z wiatru korzystać, pamiętam, aczkolwiek ja i tak byłem fanem tego, żeby sobie sprawdzać na mapce jakoś tak, niż samym tym wiatrem, aczkolwiek on jest bardzo fajnie wpleciony nawet fabularnie. Oczywiście gramy na wersji kinowej, czyli japońskie głosy, ale polskie napisy. Moim zdaniem sprawdza się to fenomenalnie i najlepiej, także polskiego dubbingu nie będę tutaj sprawdzał w tej serii. Co się stało? Porozmawiamy. Raczej się zbyt wielu od niego nie dowiemy. Może ty będziesz bardziej rozmowny? Chyba niestety nie damy rady. Widzę, że w ogóle
Gra mi jakiś taki tutorial nawet tutaj daje, z uwagi na te rady. Zapasy, mamy zapiski. Zapiski z Iki. O, nawet znajdźki tutaj dodawali. Fajnie, będzie co zbierać. Powinienem wejść tutaj w kolekcję. Artefakty. Zapiski z Iki faktycznie są. Okej. Generalnie ja z podstawki skończyłem tam, gdzie na YouTubie. I ja z podstawki więcej nie ogrywałem. To nie jest mój save, to jest save mojej dziewczyny, którą pozdrawiam serdecznie, dziękuję za użyczenie oczywiście. Tak, żebyście się nie dziwili, dlaczego ja mam tutaj taki progres. Ale na fabułę nie będziemy tutaj jakoś wchodzić mocno, myślę. Tylko po prostu skupimy się na tym dodatku, który jest taką odrębną historią. I oni tutaj oszaleli po prostu, mam wrażenie, od tego stresu. Kurde, jak atmosfera grozy tutaj panuje. Co jest, kurde? Zbadaj to. Podoba mi się zawsze ten motyw takiego jakby prowadzenia śledztwa. To świetna sprawa. Poznaję tej tajemnicy. Jezus, Maryka, desperacja. No właśnie, nie? Na początku, wiecie, takie jest zawsze poczucie, Boże, o co chodzi w tej sytuacji? Czy to może jakieś faktycznie były yokai, czy inne jakieś duchy z legend, jakichś takich, wiecie, starojapońskich, bo tak ta historia jest trochę taka sugestywna w tym kierunku. Czy co tak naprawdę się stało, skoro to nie są siły nadprzyrodzone, a później się wszystko okazuje i dziwimy się, że o Jezu, to naprawdę do takich potworności doszło? Dowiedz się więcej na temat obecności Mongołów. Dobra. Mamy też taką opcję, aby... Aha. Niejako nasłuchiwać, ale... Ja widzę, że gdzieś tutaj w tej okolicy coś powinniśmy jeszcze znaleźć. Być może jakieś ślady krwi będą. Gdzieś tu niedaleko. To też miałoby sens. Tego nie zbadałem, okej. O, i zaczyna się. No co jest grane? O Boże. Szamani! Szamani wpadają w trans i śpiewają, żeby ożywić dusze swoich sojuszników, czym umożliwiają im nieustanny atak. Rozumiem, że szamana wypadałoby na początku rozwalić teraz. Tak, zróbmy to. Kurde no. Dobra, wiem, że zresetowaliście już. Pięknie. Oj, początek będzie ciężki, powiem wam. Jeżeli chodzi o całe przyzwyczajenie się. Teraz postawa księżyca, nie pamiętam na czym polegała. Postawa wody chyba. To były też szybkie ataki. Na tych cięższych to była chyba wiatru, a księżyca? Oj. Muszę sobie przypomnieć te postawy jeszcze. Jakieś riposty chyba mi się... O! Nie chciał bawić, ale proszę, jednak wyszło. Nie tak źle. Zbierzmy zapasy. A, więcej ich oczywiście. Ja pierniczę, no nie? Jezu, jaki to jest klimat! Genialny soundtrack. Gramy na średnim poziomie trudności. A tu jest jeszcze jeden szaman, no... też trzech? Piękna riposta.
Jak się wprawię, to możemy zwiększyć wtedy poziom trudności. Tak, na razie powiem wam, idą mi nawet te riposty nieźle. Czemu on jest jakiś taki... What the... Nie mogę go zaatakować. Okej. Okay. To jest duch! Jin widzę już ma jakieś omamy. Koleś. To jest przerażające. Dobra, w końcu. Rozmawiaj. シーラクの者に何をした？大高様の呼び声を聞いた。大高、己の長官。あのお方は一族を率いて対馬に来る。息の全てをその手に収めた後で。 こやつらあの息から。 Śmierć ojca Jina, w której niestety jakąś część winy, powiedzmy, ma Jin. Przynajmniej on tak sam uważa, bo nie przyczynił się tutaj wcale do, jak widzicie, ratunku swojego ojca. I strasznie to wspomnieliśmy, zanim ciągnie, jak widać. Jest i Yuna. Miło. Miło, że jednak się spotkali dalej. Również w DLC po prostu. わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大高。対馬を攻める かつて父親が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。No dobra, to mamy plan. Odblokowano już w tym momencie wyspę Iki. Na wyspie Iki pojawiły się tajemnicze nowe zagrożenie. Mroczne sekrety i ukryte łupy czekają na śmiałków, którzy odważą się wyruszyć w kierunku jej skalistego wybrzeża. No, myślę, że i tak Jin tutaj będzie się mocno rzucał w oczy. Jin z Yarikawy ukrywa znaki klanu Sekaiów, widoczne na pancerzu Sekaiów, dzięki czemu mieszkańcy wyspy Iki nie są w stanie się rozpoznać. No dobra, dość umowna sprawa, powiedzmy sobie szczerze. Okej. Okay. Pomóż z przewoźnikiem, by popłynąć na wyspę Iki. To... gdzieś tutaj. Coś może jeszcze by się udało zdobyć, kto wie. Także naprawdę, dajcie proszę znać w komentarzach poniżej, czy macie ochotę na zobaczenie po tej serii pełnego Ghost of Tsushima. To będzie odrębna historia, więc będzie jak najbardziej w porządku, myślę, bo też planowałem, żeby w końcu to zrobić. I też zachęcam do zostawienia kciuka w górę pod tym odcinkiem. Będę naprawdę bardzo wdzięczny i bardzo mi tym pomożecie. Wyspa Iki. Za chwilę rozpoczniesz długą serię opowieści. Przeciwnicy tej wyspy Iki nie znają litości, a ich pokonanie może sprawić trudność nawet zaprawionym w bojach wojownikom. Czy chcesz kontynuować? A, wiecie co, myślę, że jednak rezygnujemy z tego DLC. No pewnie. Sakai Toride? Ale to jest
神はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし、行きでは大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大高どもの企みのせいだろう。渡辺様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い、そら。 Ale widoczki. Tylko nie musisz się z koniem pożegnamy. Na samym początku. Ja pierniczę. Aj, no to powiem wam. Spodziewałem się, że będzie ciężko, ale nie aż tak. Na dzień dobry. Ale się krajobraz zmienił na tej wyspie. Sora! Sora! Uma wa buji darou ka? Oby. Gdybyśmy pozostali bez wierzchowca, to już w ogóle byłaby naprawdę lipa. Okej. Na razie widzę, że Jin jest ranny i nie jesteśmy w stanie nawet jakoś specjalnie przyspieszyć. Już trochę lepiej, ale wciąż nie mamy dostępu do wszystkich jakby funkcji. Ona to wygląda. Kurczę, ja powiem wam, że krajobraz. No właśnie. Nie wygląda zachęcająco do tego, żeby tu się zapuszczać jakoś. Ale widzieliśmy, na co się piszemy, nie? Mamy zapiski. Zapasy. Jeszcze więcej zapasów. Zapasy są potrzebne, ponieważ dzięki nim możemy oczywiście zdobywać kolejne to przedmioty. Okej, spróbujmy w ten sposób. Musiałem to sprawdzić. Coraz więcej zapasów. Ile ich mam w ogóle? Oj, nie to chciałem zrobić. 1503. Okej. Okay. To było bardzo pomysłowe, muszę przyznać. O kurde. No i to robi wrażenie, moi drodzy. Wyspa Iki. Jakże to jest filmowe. Wróć na wyspę Iki. To są małpy. Że mnie nie okradły tylko. Może jednak dało radę jakoś. O Boże. Jakieś nowe zapiski mamy. W dzienniku. Wyspa Iki. Leg-
legenda ducha nie dotarła jeszcze do mieszkańców Iki, możesz tutaj zacząć od nowa i zbudować swoją legendę od podstaw. Aha, dziedzic niesławy, samurajska legenda. Zaczynamy w tym miejscu. Nowe techniki eksploracji, specyficzne dla wyspy Iki, są dostępne. Wiatr Inari, wiatr talizmanów, wiatr zdrowia. Okej. Okay. Techniki. Eksploracja, tu są nowe. Wiatr harmonii. Podążaj za przewodnim wiatrem, aby odkrywać sanktuaria zwierząt na wyspie Iki. Kosztuje po jednym punkcie. Wiatr koncentracji. Podążaj za przewodnim wiatrem, aby odkrywać nowe wyzwania łucznicze na wyspie Iki. Tu mi brakuje akurat, ale musimy misji jakieś się nauczyć jeszcze. No dobra, wykupimy to i to. W porządku. O. Ktoś tu jest? Obłąkańczy pomruki. Okej, myślałem, że jednak trochę więcej dowiemy się tutaj. Jakoś inaczej będzie ta rozmowa wyglądała. Wybrzeże już się kończy, słuchajcie. To nie wygląda dobrze. No, prowadzą nas zapewne do jakichś kolejnych ukrytych punktów, tajemniczych miejsc, aczkolwiek no tutaj średnio, żebym leciał za tym ptakiem tak od razu, bo mamy tutaj ludzi. Coś na tej górze jest zapewne. Aha. Tak. Tylko jak ja tam wejdę? Mamy latarnię? Latarnię morską? Czy co, podejdę do tych tutaj. Będzie jakieś starcie najprawdopodobniej, ale może jednak nie. Może tam coś będzie. O! Tu było wejście. Dobra. Hop. No zaraz zejdę i podejdziemy do tych ludzi. Zobaczymy, kim są i czego chcą ode mnie. Co my tu mamy? Zapasy. Okej, dziękuję bardzo. Pieszczoty płatków. Wiatry w trakcie podróży unoszą płatki kwiatów. Nie ma tu jakiegoś szybkiego zejścia z tego, co widzę chyba. Ewentualnie w ten sposób. Ewentualnie inaczej. O Boże. Tam coś się dzieje. Z wiatru nie mogę skorzystać na razie. Jesteśmy ostrożni tym razem. Dla odmiany. Tam coś się pali? Chyba tak. Ej, gdzie są ci ludzie? Byliście tu przed chwilą jeszcze, nie? Tylko małpy pozostały. Dobra, jeżeli chodzi o naszą mapę, mamy utracony przyjaciel. Potem jak nasza łódź płynąca na Iki się wywróciła, w trakcie nawałnicy zaginął mój koń. Muszę przeszukać brzeg i spróbować odnaleźć jej wrak. Dokładnie.
Nie wiem, czy nagroda szarża konna nie oznacza, że nasz przyjaciel przeżyje. Mam taką nadzieję, skoro mamy taką umiejętność odblokować, ale nie uprzedzajmy faktów. Bo można się rozczarować jeszcze. Czy to był taki jakby znacznik po prostu, że hej, tutaj podejdźmy. Koniku? A tak zapewniał mnie, że jest wprawiony, doświadczony, nic się nie stanie. Ale patrzcie, jest. Jest nadzieja. Utracony przyjaciel, nowe zadanie. Czy jeszcze będziesz oddalić w ogóle naszego konia? Kurczę, trochę tak zaczynamy, mimo że to już jest, wiecie, akt drugi tak fabularnie w grze potrzebny, żeby tutaj DLC się bawić, no to zaczynamy trochę, jakby to był początek gry, nie? Od zera! Jak w klasycznym RPG-u, nie wiem, gdzie się zaczyna w więzieniu, w piwnicy, w rynsztoku czy cokolwiek, to tutaj też tak mamy. Tu idą te ślady dalej. Dobrze, te ślady pozostały. Czy akurat trawą nie jechał, czy coś? No, ale wiadomo, nauczony. Las przebiegłego łowcy. Oj. No to tak się zatrzymuje przy tych różnych momentach, bo Jin ma zawsze jakieś inne uwagi. W zasadzie powinien mówić Jin i Ghost of Tsushima, ale... No. Kto nas usłyszy? I co tu leży? Wąż? もう落ち着け。人はおらん。奴らが来たと気づいて逃げ出したものの、危うく蛇に噛まれかけまして。だが殺したのだろう。それが不意に現れた馬が蛇を踏みつぶして運よく事なきを得ただけなんです。その馬 どちらへ行った?もうこう追って、丘の方へ。助かった。馬を見つけたら、礼をお伝えください。 Chociaż coś wiemy więcej. Faktycznie wszędzie są te ich symbole. O. Coś się dzieje. No to ładnie, Sora sobie radzi. Co to za dźwięki? No właśnie. O, żeżwy! Okej. Aha, musimy ich pokazać, bo już mnie widzą. Rozumiem. Też mam takie zabawki. Aha, już. Okej. Boże, że ty przy mnie byłeś, myślę, że daleko gdzieś. Sora, dobrze zrobiłaś. O, trzeba przyznać, że ładnie. Dotrzy do swojego konia. O, był tak naprawdę cały i zdrowy, ale raczej nie powinno nic mu być. Też pewnie właśnie ta szarża jest, nie? Którą zastosował Sora. O właśnie. Nauczymy się tego nawet. Jak to się robi? Szarża konna. Przytrzymaj L1, aby aktywować szarżę konną i prowadzić grupy wrogów. O Boże! Jezu! Ha, ha, ha! Ej, to ich zabiło nawet! Szarża konna zmniejsza z czasem twój hard ducha, kiedy zabraknie ci hard ducha, koń przestanie szarżować. Ale w prawym dolnym rogu naładowało mi nawet tę furię taką. Patrzcie.
Ja pierdzielę. Ktoś tam jeszcze jest. Sora, gdzie jesteś? A, tutaj, okej. Ruszajmy. Coś czuję, że z tej szarży będę często korzystać. Ten mnie nie widział? Chyba niemożliwe. Już dziwnie się ustawił chyba tylko. Dobra, ale ostrożnie. Muszę sobie ogarnąć tylko te szarże. Znaczy postawy. Która na kogo jest? Dobra, wyleczymy się na spokojnie. O Jezu. Kurde. Mam. Ciebie też? Oj, już szły. Morale. Widzę... Cholera. Pozostawiałem wiele do życzenia. Ostatnie, bo tamten spieprzył. Jean, nie wiem czy widziałeś. Mam, już nie będziemy go ścigać. Jezu, jaki zakrwawiony. Wydałoby się wyleczyć jeszcze. To jest ten specjalny atak. Okej, okay, ale może starczy popisówki. Tylko wyleczmy się i uratujmy gościa. Muszę sobie odświeżyć trochę to sterowanie i będzie dobrze. No i postawy przede wszystkim. Która jest na jakiego przeciwnika? Utracony przyjaciel, ale jednak nie do końca. I to jest, moi drodzy, naprawdę bardzo pozytywna informacja. Jest jej oczywiście awans. Zdobyto punkt techniki, no bo w sumie mamy tutaj od nowa budować legendę naszego samuraja. Od nowa levelować. Ej, moi drodzy, wydaje mi się, że w tym miejscu byśmy sobie mogli na spokojnie zakończyć pierwszy odcinek z właśnie tej serii. Zagrajemy w Ghost of Tsushima, edycja reżyserska, Director's Cut w zasadzie i oczywiście, potocznie mówiąc, DLC Wyspa Iki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie proszę kciuka w górę. Ja raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję PlayStation Polska za udostępnienie mi właśnie tej gry. A tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku. A być może, jeśli wam się bardzo spodoba, to nawet i w dwóch. Zobaczymy, jak to wszystko wyniknie i jak to będzie wyglądało. A tymczasem wielkie dzięki, że jesteście i że oglądacie. Do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.